W tym odcinku parę ciekawych i interesujących technik na temat tego, jak zarządzać sobą i swoją energią w czasie dnia, w czasie tygodnia, żeby osiągać jak najwięcej. Zapraszam do wysłuchania. Nazywam się Marcin Kądziołka i witam Cię serdecznie w podcaście 3% Lepszy. Będę prezentował Ci tutaj treści z zakresu rozwoju osobistego i zwiększania efektywności Twoich działań. Będzie też o książkach, bo od 2004 roku prowadzę wydawnictwo Złote Myśli. Celem mojego podcastu jest to, żebyś mógł małymi krokami ulepszać swoje życie, byś stawał się w każdym tygodniu minimum 3% lepszy. Zapraszam Cię do słuchania. Witam Cię bardzo serdecznie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, w kolejnym odcinku podcastu 3% Lepszy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o konkretnych technikach, o konkretnych strategiach zarządzania samym sobą, swoją energią w czasie pracy, w czasie tygodnia, w czasie dnia, po to, żeby nasze działania były jak najbardziej efektywne właśnie przy jak najmniejszym wydatkowaniu tejże energii. I to, co sprawdziłem na sobie, to, co u mnie działa, to zaraz Ci powiem i sugeruję, żeby nie opierać się w 100% na tym, co ja powiem, tylko sprawdzić, bo możliwe, że Ty masz inaczej. To, do czego chciałem Cię zainspirować, to pokazać, w jaki sposób ja to robię, w jaki sposób to u mnie działa, bo być może robisz coś inaczej i akurat weźmiesz sobie jakiś fragment tych rzeczy, tych technik, które ja robię u siebie i da Ci to bardzo fajny efekt, czego Ci oczywiście szczerze życzę. Zarządzanie własną energią w ciągu dnia. Istotne jest, żeby wiedzieć, żeby poznać siebie i wiedzieć, jakim rodzajem energii dysponujemy w ciągu całego dnia. Bo zupełnie inaczej jesteśmy zaprogramowani do innego rodzaju działań z rana, innego rodzaju działań po południu, a jeszcze innego wieczorem. I gdy mamy taki swoisty rytm dnia i dopasowujemy ten dzień właśnie do naszych predyspozycji, to po prostu jesteśmy bardziej efektywni, wszystko idzie płynniej i nie ma takich zgrzytów, nie ma takich zatrzymań albo nie ma takiego braku zgody na to, że akurat coś mamy zrobić, co nam nie pasuje. O co konkretnie chodzi? O to, że możemy sobie podzielić dzień na kilka takich faz. Nawet bym nie powiedział, że to są konkretne godziny, tylko bardziej fazy. Pierwsza faza to jest faza od momentu, kiedy wstajesz, do momentu, gdy wstaje Twoja rodzina. Czyli taki czas największego spokoju, tak? Jesteś sam w domu. Zakładam, że wstajesz jako pierwsza osoba w rodzinie. Ewentualnie wszyscy inni już idą do pracy. No, że jest ten czas taki, gdy jesteś sam ze sobą, gdy jest całkowity spokój, ponieważ na przykład właśnie jeszcze inni domownicy śpią. I to jest pierwszy moduł dnia. I w tym module najlepiej robić wszelkiego rodzaju rzeczy strategiczne i rozwojowe dla samego siebie. Strategiczne, bo wtedy mamy największe skupienie, pod warunkiem, że się obudzimy już ze snu, ale wtedy umysł jest taki najbardziej bystry, a jednocześnie nie ma żadnych bodźców zewnętrznych, które by mogły przeszkadzać w tym, żeby pomyśleć, co zrobić dalej. Tylko nie mówię tutaj o planowaniu na dany dzień, to jest zupełnie inna rzecz. Mówię o tym takim długofalowym planie, co chcemy osiągać w ciągu kilku najbliższych miesięcy, może mamy jakiś duży problem, który chcemy rozwiązać. To jest czas właśnie na takie bardziej ogólne myślenie. To jest też czas na to, żeby wykonywać jakieś ćwiczenia fizyczne, żeby się dobrze obudzić, dobrze nastawić do nadchodzącego dnia. I właśnie jeśli mówimy o nadchodzącym dniu i nastawieniu, to jest też czas na to, żeby pozytywnie zacząć myśleć o danym dniu, czyli nie skupiać się na tym, ile to mam rzeczy do zrobienia, jaki to będzie ciężki dzień, tylko bardziej na tym, żeby dobrze ten dzień zacząć. Jeżeli pomaga Ci w tym muzyka, to jak najbardziej super sobie posłuchać muzyki. Jeżeli pomaga Ci w tym mój podcast, to słuchaj odcinków podcastu. Jeżeli pomagają Ci w tym jakieś motywacyjne filmiki, dlaczego nie? Możesz i obejrzeć sobie motywacyjne filmiki. Jeżeli pomaga Ci w tym nauka języka, tak jak w moim przypadku, to zachęcam do nauki języka w tym czasie. W każdym razie to jest pierwszy moduł, czyli taki rozruch dnia, zanim jeszcze ktokolwiek wstanie. Następny moduł to jest od momentu, jak już zaczyna się krzątanina w domu, może dzieci idą do szkoły, do przedszkola, żona do pracy, czy mąż do pracy i tak dalej. Zaczyna się jakiś ruch w domu,
ale jeszcze zakładam, że to nie jest taki pełen dzień pracy, że jeszcze telefony nie zaczynają dzwonić. Więc to ja to, u mnie to jest taki drugi moduł i to można sobie trochę też sztucznie wywołać. To znaczy można wyłączyć telefon w określonych godzinach. Jeżeli ktoś jest w stanie wyłączyć telefon na przykład do 12 i w tym czasie go nie ma dla świata, no to to jest dla niego taki najbardziej sensowny moduł na wykonywanie zadań wymagających dużego skupienia. Więc jeśli możesz, wyłączasz telefon. Jeśli nie, no to może dajesz w tryb przynajmniej jakiś cichy. Jeżeli masz tego rodzaju pracę, że musisz zrobić jakieś rzeczy wymagające skupienia, no to nie wyobrażam sobie tego robienia tego w momencie, gdy co chwilę cię coś rozprasza, co chwilę dzwoni telefon i musisz się odrywać od bieżącego zadania. Także jak dla mnie, taka część dnia od właśnie momentu, gdzie już domownicy wstają, do momentu powiedzmy do 12, gdzie mogę sobie pozwolić właśnie albo na wyciszenie telefonu, albo wręcz na jego wyłączenie, albo po prostu w tym okresie, w tym czasie dnia mniej jest telefonów, no to to jest taki moment dużego skupienia. Następnie jest oddzwanianie na telefony, które w międzyczasie dzwoniły, na jakieś mniejsze zadania, takie, które wymagają mniejszego skupienia, no bo jeżeli wstajesz o godzinie, dajmy na to 7 i jest 12, no to już sporo godzin przepracowałeś, sporo godzin byłeś w skupieniu, to umysł jest mocno obciążony, więc nie ma siły, żeby działać na pełnych obrotach na 100% przez cały dzień. Musimy mieć taki okres już lżejszego wejścia w te późniejsze godziny. No i to jest właśnie ten, dla mnie ten okres takiego tu zadzwonienia, tu załatwienia jakichś drobiazgów. Może niekoniecznie drobiazgów, ale jakichś zadań, które są takie bardziej automatyczne w działaniu, a niekoniecznie wymagają bardzo dużego skupienia. Kolejną fazą, która wydaje mi się też u każdego następuje, jest faza takiego mocnego obniżenia energii, takiego zjazdu energetycznego. Może to być u Ciebie po obiedzie, może to być po prostu w określonych godzinach. Ja wiem, że w moim przypadku między 15 a 17 to mam zawsze taki czas no, większego rozluźnienia, ale właśnie takiego spadku energii. I na ten czas nie planuję nic, co wymaga bardzo dużego wysiłku jakiegoś intelektualnego, tylko to jest czas na jakieś luźniejsze spotkania, na jakieś ustalenia, ale na mniejszego kalibru zadania, że tam nie wrzucamy rzeczy, które wymagają mega wielkiego skupienia, bo po prostu to będzie bardzo nieefektywne, bo ciężko się w tym czasie skupić. Może u Ciebie to będą inne godziny, u mnie mówię 15, 17 to jest czas takiego trochę spadku energetycznego. I po 17 znowu następuje wzrost jakby chęci do działania, wzrost energii, wzrost możliwości. Natomiast też wiem po obserwacji samego siebie, że jeżeli mam po 17 czy po 18 wrócić do pracy, do aktywnego działania, to muszę się do tego mocno zmuszać. I to nie jest dobre, bo praca w takim zmuszeniu, w końcu jak już się zmuszę i zacznę działać, to wiem, że będę skupiony i będę efektywny. Ale ten czas, że myślenia o tym, że muszę jeszcze coś zrobić, jest taki dla mnie męczący, więc wolę tak poukładać dzień, żeby wszystkie te rzeczy jednak zmieścić w miarę możliwości do godziny 17, maksymalnie 18, żeby potem już mieć czas dla rodziny, czas na zabawę z dziećmi i tak dalej, żeby już to był czas taki prywatny. Oczywiście nie zawsze się to udaje, ale co do zasady tak dobrze sobie to rozplanować. I to, jeśli chodzi o energię w ciągu dnia, mamy te kilka modułów, czyli właśnie czas ten początkowy, od momentu obudzenia do momentu obudzenia naszej rodziny, potem ten czas maksymalnego skupienia, potem czas mniejszego skupienia, a potem czas spadku energii i ewentualnie potem czas powrotu energii. I tak ten dzień energetycznie się rozkłada. Może u Ciebie te fazy są w innej kolejności, może są w innych godzinach, ale wydaje mi się, że każdy tak ma, że ten poziom energii różnie się rozkłada i warto do tego swój rozkład dnia dopasować, żeby nie być w niezgodzie z samym sobą. I to jest, jeśli chodzi o energię w ciągu dnia. Natomiast mamy jeszcze taką też jakby energię tygodniową, że nie każdy dzień w tygodniu jest taki sam. I lepiej sobie podzielić dni tematycznie. Czyli na przykład poniedziałki to jest dobry dzień, żeby się nastawić na to, że tam będzie dużo telefonów, dużo załatwiania, bo ludzie naturalnie tak mają, a to już w piątek tego nie będę tam dzwonił, zadzwonię sobie w poniedziałek. Więc też się możesz spodziewać, że inni do Ciebie będą dzwonić w poniedziałek, no częściej niż by to było w
inne dni tygodnia. Więc bez sensu zakładać, że w tym momencie będziesz wyłączony i będziesz na maksymalnym skupieniu, no bo potem będzie dużo telefonów do dzwonienia. Bez sensu jakby działać wbrew temu, co inni ludzie, wbrew temu rytmowi, który mają inni ludzie, bo łatwiej i efektywniej jest zrobić tak, żeby właśnie poniedziałek był takim dniem rozruchowym, gdzie będzie dużo telefonów, ale, co też ważne, poniedziałek jest dobrym dniem na planowanie całego tygodnia ze swoim zespołem. Czyli gdzieś na początku dnia dobrze robić jakieś takie odprawy, dobrze robić ustalenia na cały tydzień, żeby wszyscy byli na tym samym poziomie wiedzy, żeby wszyscy wiedzieli, co w danym tygodniu robimy i żeby to działanie od samego początku, od samego poniedziałku mogło być rozplanowane na cały tydzień. Kolejnym takim nietypowym dniem są piątki, gdzie piątki to bardziej jest podsumowanie tygodnia, zobaczenie, co się udało, czego się nie udało, też może takie spotkanie właśnie z zespołem, żeby podsumować ten bieżący tydzień, żeby sprawdzić, czy to, co zaplanowaliśmy w poniedziałek, jest wykonywane, bo jeśli nie, no to znowu trzeba z tego wyciągnąć wnioski, więc to jest dobry taki moment podsumowań i planowania na kolejny tydzień. Ale tu mówię o planowaniu osobistym, bo jeżeli chodzi o zespół, to najlepiej z zespołem planować w poniedziałki, a w piątki sprawdzać, czy to planowanie w rzeczywistości się udało, czy dowieźliśmy to, co zaplanowaliśmy. Natomiast jeśli chodzi o plan osobisty, to ja preferuję właśnie albo piątek, albo niedzielę wieczorem, żeby na poniedziałek rano już mieć ten plan osobisty na dany tydzień ułożony, żeby wiedzieć, co chcemy osiągnąć w danym tygodniu. Ja już o tym mówiłem, o systemie planowania, tutaj tylko przypomnę, bardziej tutaj kładę nacisk na te dni i energię w różnych dniach. Więc mamy poniedziałek, który jest trochę inny, mamy piątek, który jest też trochę inny. W piątek też raczej wrzucam zadania typu bardziej strategicznego, bardziej takiego szerszego spojrzenia, a poniedziałek to mówię, bardziej rzeczy takie wykonawcze, co w danym tygodniu należy zrobić. No i zostaje z takiego tygodnia roboczego jeszcze wtorek, środa i czwartek. I tu z kolei zauważyłem, że jeżeli mamy kilka projektów, które sobie trwają, to lepiej planować to per projekt. Zakładając, że oczywiście projekty są wystarczająco duże, bo jak to są jakieś malutkie projekciki, no to wiadomo, że można je pomieszać. Natomiast do czego zmierzam? Że z mojego doświadczenia wynika, że dużo lepiej sobie powiedzieć, że we wtorek robię projekt X, w środę projekt Y, a w czwartek znowu wracam na przykład do projektu X, albo kontynuuję projekt Y, ale że cały dzień jest poświęcony na jeden projekt. Jest to dużo lepsze niż na przykład podział dnia na dwie części i sobie powiedzenie, a to do 12 robię projekt X, od 12 do 17 robię projekt Y. To jest dużo mniej efektywne, też w związku z tą energią w ciągu dnia, że jednak pierwsza część dnia jest taka bardziej na skupienie, druga część dnia bardziej na rzeczy bardziej błahe, więc zakładając, że jeden projekt robimy w jednej części dnia, a drugi w drugiej, no to zawsze któryś projekt będzie cierpiał, jeśli chodzi o nasz sposób myślenia, skupienia, efektywności i wymyślania kreatywnych rozwiązań. Więc lepiej cały dzień przeznaczyć na dany projekt, a potem inny dzień na inny projekt, to wtedy i jeden, i drugi projekt bardziej posuwa się do przodu, jeśli oczywiście masz taki sposób działania, że w ogóle działasz w kilku projektach jednocześnie, co nie jest raczej dobre, ale jeżeli tak wybrałeś, to lepiej sobie właśnie podzielić konkretne dni, a nie części dnia na projekty. I do tego dorzucę jeszcze, czyli do energii dnia i do energii tygodnia i rodzaju dni, tą najważniejszą zasadę, która cały czas jest w mocy, cały czas bardzo dobrze się sprawdza i jest kwintesencją takiego planowania bieżącego, mianowicie cztery najważniejsze rzeczy danego dnia. O tym też mówiłem w podcaście, jak chcesz, to sobie poszukaj. Jeżeli jakieś słowa kluczowe miałbym podać, to pewnie będzie to remember the milk, czyli pamiętaj o mleku, bo to narzędzie bardzo mi się sprawdza w tym przypadku. W skrócie chodzi o to, żeby na dany dzień mieć zaplanowane tylko cztery najważniejsze rzeczy do wykonania. Czyli nie robimy planu na 25 różnych rzeczy, które chcemy mieć odhaczone, tylko cztery konkretne rzeczy od najważniejszej do najmniej ważnej, które chcemy danego dnia wykonać. Jest to też po pierwsze bardziej efektywne, bo lepiej się nam zabrać do czegoś, co ma tylko cztery elementy, niż do czegoś, co ma tych elementów 20, tak mentalnie, że a, tylko cztery rzeczy do zrobienia, dobra, to jedziemy. I jak już sobie powiemy, to jedziemy,
to jedziemy z pierwszą rzeczą, dopóki nie zostanie ona zakończona. I w tym momencie, jak zostanie zakończona, to zaczynamy drugą, potem trzecią, potem czwartą. I jeżeli nie uda się zrobić nawet wszystkich czterech, to mamy świadomość, że zrobiliśmy na przykład dwie najważniejsze rzeczy danego dnia, więc dzień i tak jest zakończony sukcesem i to nas napędza do dalszego działania. Więc podsumowując cały dzisiejszy odcinek, ważny jest rytm dnia, ważny jest rytm tygodnia, a już w ciągu dnia ważne jest to, żeby nie wrzucać sobie nie wiadomo ile zadań. Cztery zadania to jest naprawdę dużo do zrobienia, jeżeli one są wystarczająco duże i dobrze rozplanowane. Więc realizując cztery zadania dziennie, duże zadania dziennie, osiągasz sporo i posuwasz każdy ze swoich projektów mocno do przodu. Tego Ci serdecznie życzę. Mam nadzieję, że coś sobie weźmiesz z tego odcinka, zastosujesz, sprawdzisz i że da Ci to realne efekty w Twoim życiu. Ściskam za Ciebie kciuki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Marcin Kądziołka. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był on dla Ciebie wartościowy, to podziel się ze swoimi znajomymi. Spraw, żeby również oni mogli poczuć, jak to jest, gdy stają się lepsi chociażby o 3% w każdym tygodniu. Jeśli słuchasz tego podcastu na platformie, która umożliwia wystawianie ocen, umożliwia zostawianie komentarzy, to podziel się komentarzem. Zostaw swoją opinię, kliknij w te gwiazdki. Będę Ci za to niezmiernie wdzięczny. I zawsze zapraszam Cię na stronę 3lepszy.pl. 3 pisane cyferką. 3lepszy.pl. Pozdrawiam serdecznie, Marcin Kądziołka.